Hej, hej! Wymyśliliście już coś dla strasznego pirata? Musimy coś mu dać na urodziny! To przecież już dzisiaj, a nic jeszcze nie złapaliśmy! No co ty, spokojnie? Przecież mamy tyle czasu! Na pewno do wieczora znajdziemy coś wspaniałego! Co? Mówiliście o prezentach? Ja to uwielbiam, prezenty! Co będziemy robić za prezent? Ja to słyszałem, że podobno nasz straszny pirat najbardziej lubi smerfy. Smerfy? Naprawdę smerfy? A co to smerfy? No jak to? Nie wiesz, co to są smerfy? To takie malutkie, malutkie istotki, całe niebieskie w białych czapeczkach. Takie wesołe i uciekające przed Gargamelem. No to patrz, to jest przecież smerf. Ja znam smerfy. Wow, ale smerf! Skąd go znalazłeś? I skąd wiedziałeś, gdzie szukać smerfów? Jak wiesz, gdzie mieszkają, to możemy ich złapać więcej. Tego to znalazłem, jak podjadał nam słodycze w kuchni. Spójrz, jeszcze ma ubrudzoną buzię. Gdzie ja jestem? Byłem przecież tylko w kuchni. A co to za istoty? Więc to są smerfy. No dobrze, teraz to już wiem, kogo szukać. Smerfiki, pamiętajcie, abyście wszystkie były bardzo ostrożne. To nieznane nam tereny. Musimy być bardzo czujni. W każdej chwili może przecież wyskoczyć Gargamel. Gradobitko, wiesz co? Tam chyba gdzieś na lewo stoi taka wielka skrzynia. Myślisz, że będzie w niej coś pysznego? O nie, ja to nie chcę iść do żadnej skrzyni, to przecież nuda. Jejku, masz rację, smerfetko, to nawet więcej niż jedna skrzynia. Stoją tu aż dwie wielkie skrzynie. Chyba sprawdzą, co tam jest, tylko pamiętajcie, uciekajcie natychmiast, jak pokaże się Gargamel. No dobra, smerfiki, uwaga, to otwieram. Wow, ile tutaj jest złota? Chyba trafiło nam się wreszcie. Ja na mojej farmie to nigdy nie zarobiłem tyle złota, co jest w tej skrzyni. Juhu, jesteśmy wreszcie bogaci. Gradobitko, odkryliśmy skarb. Masz rację, smerfetko. Wreszcie nie będziemy musieli robić tylu zapasów. Bez problemu wystarczy nam tyle złota dla całej wioski. Oho, tyle smerfów wreszcie w jednym miejscu. Zakradnę się po cichutku i zaraz je złapię. No wreszcie wszystkie weszły do środka i ła! Zamknięci! Mam już prezent dla naszego starego pirata. O nie! Smerfy porwane! Szybko! Musimy poinformować całą wioskę! Pomocy! Och, zawiodłem się strasznie. Moje małe istotki zapomniały o moich urodzinach. Nic mi nie przyniosły, ani jednego prezentu. Chyba zapomniały już, jaki byłem łaskawy, kiedy darowałem im życie. Straszny piracie, nic się nie martw. Spójrz, co dla ciebie mamy. Oto łasuch, jeden i najprawdziwszy smerf w swoim rodzaju. I cały jest twój, to prezent od nas. Och, 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 to rzeczywiście jest smerf. Skąd wy odnaleźliście smerfa?
moje małe istotki jednak nie zapomniały o moich urodzinach. Straszny piracie, to nie wszystko. Mamy dla ciebie więcej prezentów. Proszę, otwórz swój prezent. Jak wy mnie dobrze znacie, istotki, to przecież cała skrzynia smerfów. Nigdy nie dostałem lepszego prezentu na urodziny. O nie, smerfiki, jest bardzo niedobrze. Jesteśmy uwięzieni w skrzyni pełnej złota. Smerfetko, musimy współpracować, a ty, Maruda, zacznij brać się do pracy. Uciekajmy! Ja to nawet nie wiem, czy jest sens uciekać. Trzeba było w ogóle nie wybierać się na żadne wyprawy. Maruda, jak możesz w ogóle tak mówić? Wyruszyliśmy na tą wyprawę, aby znaleźć coś i polepszyć życie wszystkich smerfików. Mogłeś nie iść z nami, jak nie chciałeś. Gradobitka ma rację, Marudo. Musimy szybko działać i uciekać, zanim na zawsze zamkną nas w tej skrzyni pełnej złota. Ja to na razie nic nie wymyślę. Nie mam żadnego dobrego pomysłu. Wymyślcie, ja poczekam. Chyba jednak nie uciekniemy tak szybko. Te istoty porwały też łasucha. Gradobitko, smerfetka, uciekajcie! Już mnie tu zostawcie, ale wy uciekajcie! Ostrzeżcie wszystkie smerfy! O nie, nie ma mowy. Nie zostawimy łasucha na pożarcie tym wstrętnym istotom. Trzeba go ratować. W takim razie, moje istotki, skoro dostałem od was taki prezent, chodźcie teraz, zjemy coś pysznego. Wreszcie będzie obiad. Super, chodźmy wszyscy. Straszny pirat na pewno ma coś pysznego. Słyszeliście? To nasza szansa. Te wszystkie istoty poszły coś jeść. Teraz możemy wreszcie uwolnić łasucha. Gradobitka, smerfetka, uratujcie mnie. Teraz sobie poszli. Szybko, szybko. To już po ciebie biegnę. Trzymaj się, łasuchu. Szybko, smerfetko, też tu chodź. Dalej. Dobrze, gradobitko. Już ci pomagam. To teraz na mój znak. Wszyscy uciekamy. Dalej, Maruda, ty pierwszy. Smerfetko, teraz jeszcze ja. I łasuch, chodź tu, szybko uciekaj. Hej, hej, co tu się stało? Gdzie są smerfy? Czemu uciekły i czemu skrzynia jest otwarta? Chodźcie, szybko! To jak to? Zostawiliście smerfy same? Nikt ich nie zamknął? To teraz koniec. Będziemy musieli łapać je od nowa. Inaczej straszny pirat już nigdy nas nie uwolni.